Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Pani redaktor, jak to się dzieje, że tak znana dziennikarka, będąca twarzą wielkiego ośrodka telewizyjnego w wielkim mieście, nagle rezygnuje z pracy w dziennikarstwie? Ten wielki ośrodek to był chyba kiedyś, bo takie lata świetności, mam wrażenie, biorąc pod uwagę to, co było i to co jest, ta telewizja chyba ma za sobą te wielkie produkcje, wielkie przedsięwzięcia, które tutaj miały miejsce. No to rzeczywiście pokazywało siłę tego ośrodka, a teraz chyba już jest troszkę słabiej jednak. A dlaczego zrezygnowałam? Bo uznałam, że czas zmieni swoje życie. Pod wieloma względami. I zajęłam się czymś zupełnie innym, co dało mi pewien oddech, co dało mi pewien dystans. I chyba to był ten moment. Wie pan, kiedyś mi powiedziano, żeby patrzeć na znaki, na to, co się dzieje dookoła nas. I na początku potraktowałam to w tym moim zabieganym życiu jako kolejny element, który trzeba odpuścić. Nie, znak bez sensu. No ale potem przyszła taka refleksja, że a może jednak. No i nadszedł znak. I stwierdziłam, że to jest właśnie to i ten moment, i trzeba trochę przewartościować to, co się dookoła mnie dzieje i ze mną. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że jakby dziennikarstwo bardzo długo w kulturze było widziane jako taki obszar przyspieszonego tempa, olbrzymiej takiej bo tak jest. Presji. Prawda? Bo tak jest, zwłaszcza w redakcji informacji, w której przepracowałam prawie 27 lat. Wiadomości o określonej godzinie i nie ma zlituj się, wszystko musi być gotowe. Tak. W związku z tym czas jest dla nas bardzo istotnym wyznacznikiem naszej pracy. Musi być gotowe. No właśnie. Jeżeli nawet nie pełen materiał, to chociaż taka zajaweczka tego, co można będzie rozszerzyć w kolejnym wydaniu. Praca nas bardzo mocno nami rządziła. No właśnie, ja ilekroć wyjaśniam studentom różnicę pomiędzy pracą naukowca, a pracą dziennikarza. Research, czyli tak zwane badanie sprawy, w przypadku dziennikarza to jest za ile godzin, prawda? Natomiast, za ile minut czasami. Za ile minut czasami. Natomiast ten research trzeba zrobić, czyli badanie sprawy. Natomiast w przypadku naukowca jest coraz gorzej z tym, ale ciągle jest znacznie więcej czasu, prawda? Na przebadanie kwestii, napisanie informacji o tym. U nas czasami było tak, że jeżeli była znienacka zwołana konferencja albo coś się działo, 15, a zdarzało się, że i o 16 trzeba było tam być i przygotować materiał na 18.30. Proszę zobaczyć, jaki to jest krótki czas. Potem trzeba było ten materiał wrzucić do komputera, on się musiał przemielić. Potem trzeba było wybrać z niego to, co najistotniejsze. Zapytać jeszcze czasami drugą stronę, do której też się trzeba przedrzeć przez zakorkowane o tej porze miasto. Tak. I ma być gotowe. Więc tempo pracy było czasami absolutnie szalone, przy czym przy takim tempie pracy zdarzały się jakieś niedociągnięcia, no tak to wygląda. Ale właśnie niedociągnięcia zawsze się mogą zdarzać, natomiast właśnie to tempo dotyczy właściwie każdego obszaru naszego życia w tej chwili. Tak? To znaczy, oczywiście dziennikarstwo jest takim skrajnym przypadkiem w tej chwili. Mhm. Tak? To znaczy te newsy się... Umberto Eco pisał o czasopiśmie, które wychodzi właściwie dzisiaj, jutrzejsze. Tak? To znaczy... I tak, i to jest coś, co... czym się musi charakteryzować obecne dziennikarstwo. Powiem panu, kiedyś miałam taką sytuację, miałam wydanie w Sylwestra. Wydawało się, że będzie to spokojne, miłe wydanie, bo sporo rzeczy trzeba przygotować wcześniej, bo nic się na tyle dużego nie dzieje i ważnego w mieście w Sylwestra, żeby zapełnić 20 minut i zainteresować ludzi, tak? W związku z tym niektóre materiały były przygotowywane wcześniej, to normalne. Natomiast kiedy skończyłam pracę, wydawało się, że już jest okej, wszystko, możemy zamknąć firmę, zamknąć te nasze zabawki. Miałam z Warszawy telefon, że jest w Żychlinie pożar, pali się dom i zginęła 7-osobowa rodzina. No i co zrobić w takiej sytuacji? My już nie mamy wydania, bo w Sylwestra najczęściej było jedno wydanie, ale trzeba przygotować materiał do tego, kto będzie miał wydanie 1 stycznia, bo nie sposób tego pominąć.
I miałam telefon z Warszawy, macie jechać natychmiast, bo TVN już tam pojechał. Signum temporis. Signum temporis. No właśnie. No tak, ale właśnie jeśli spojrzeć na to szerzej, to pani los, dziennikarki poddanej presji czasu i tak dalej, która nagle mówi sobie zwalniam, jest bardzo ciekawym przypadkiem, który może dotyczyć bardzo wielu osób. Tak? To znaczy jest cały ruch slow food, czyli to jest slow food, który brał się właściwie z wolnego czytania również, wolnego czytania na przykład dzieciom. Ale to jest, nie te jednominutowe bajki na dobranoc. Otóż to właśnie, o to chodzi. Natomiast sprawa polega na tym, że najlepszą metaforą chyba na to zwolnienie jest na przykład produkcja wina. To jest cała sztuka, która jest związana z tym. No i ja się dowiedziałem, że pani zajmuje się sztuką palenia świec, wykonywania, bo slow food polega na tym, że nie tylko razem jemy, ale również celebrujemy czas. Celebrujemy czas, to znaczy przygotowujemy razem, zdobywamy najpierw produkty i tak dalej, i tak dalej. Jak to się stało? Co się z tym wiąże, z tymi świecami? Wie pan, ja zawsze lubiłam grzebać w ziemi, czyli lubiłam uprawiać różne roślinki. Jak mieszkałam na Rytkini, to na moim balkonie zaczęłam wysiewać, a potem rozsadzać pomidory, krzaczki pomidorów. I tych pomidorów w pewnym momencie zrobiło się tyle, że balkon był zarośnięty i nie można było wyjść. Ja musiałam się przedzierać nawet, żeby je pozbierać, a rosły bardzo dobrze i rzeczywiście te plony były takie całkiem solidne. Mój sąsiad mówi, pani Magdo, dobrze, że panią z nami, wiem co to jest i wiem jak wyglądają pomidory, bo miałbym różne inne przypuszczenia. W każdym razie te pomidory gdzieś tam obudziły we mnie coś, co chyba teraz stało się takim elementem mojej rzeczywistości, czyli taką potrzebę większego kontaktu z naturą. I pomyślałam sobie, no dobrze, mam te pomidory tu, ten balkon nie jest najmniejszy, ale chciałabym jeszcze coś więcej, coś więcej, coś więcej. Pomyślałam sobie, kupię gdzieś jakiś kawałek ziemi, jakiś domek taki, żebym mogła sobie te pomidory i nie tylko pomidory, jakąś dynię gdzieś uprawiać. I to się stało faktem, tylko w trochę większym wymiarze, ponieważ wyprowadziłam się w ogóle na wieś. Mam dom na wsi, mam spory ogród, mam warzywniak, w którym staram się mieć zawsze fasolkę szparagową, którą bardzo lubię, którą wysiewam od ziarenka. Dynie. Dzisiaj nawet, ponieważ wczoraj robiłam zupę dyniową, więc wyjęłam te pestki dyni, wysuszyłam i będę miała do tego, żeby posadzić je w tym roku już. I to chyba tak zmieniło też moje życie, ponieważ rośliny się nie przyspieszą, one muszą mieć swój rytm, żeby wyrosnąć, dojrzeć, zaowocować, żebym ja to mogła zebrać. Pomyślałam sobie, kurczę, to jest dla mnie jakaś też nauka, zwolnij, zobacz, co się z nimi dzieje. I jest dobrze, one są fajne. Nie przyspieszaj, nie podlewaj byle czym. Zrób gnojawicę z pokrzywy, jak mówiła mi moja sąsiadka ze wsi, bo to dobrze rośnie potem. I wie pan, to chyba jest coś, co dało mi takiego kopa, ale nie takiego napędzającego, że muszę tu i teraz, tylko takiego kopa świadomości. Zmiana świadomości jest rzeczą szalenie ważną. Pomyślałam sobie, czas płynie, nikomu się nie kręci ten zegar w drugą stronę. W związku z tym, jeżeli można wykorzystać to, co jeszcze jest przed nami, a nigdy nie wiadomo, ile tego czasu jest, to róbmy to dobrze i mądrze i z korzyścią dla siebie. Ja mam wnuka. W związku z tym chciałabym mieć czas na to, żeby dać mu dużo fajnej wiedzy, którą mam, podzielić się z nim wolnym czasem, dać mu to, co mogę dać najlepszego, a w takim pędzie, w jakim żyłam, nie byłoby to chyba do końca możliwe. No tak, ale to jest wszystko wyjaśnienie tego zwrotu ku naturze, zwolnienia, ale skąd świece? Skąd świece i co się z tym wiąże? Bo ja znam historię tych świec, to znaczy pani już wiem, że one są okraszone znajdowanymi przez panią roślinami. Ja je same niektóre hoduję, na przykład hortensje albo nagietki.
I one są ręcznie robione przez One są pana. robione ręcznie. Wie pan, jak chodzę z tego warzywniaka mojego i tam rozmawiam z marchewką, mówię, rośnij kochana, byle dobrze, ja ci tutaj zapewnię, dam ci najlepsze możliwości, to jak wychodzę z warzywniaka, to natrafiam na przykład na rumianki, które rozsiały mi się po ogrodzie. One są piękne i myślę sobie, szkoda, żeby one odeszły w niepamięć. W związku z tym zaczęłam je zbierać, suszyć. A potem sobie pomyślałam, pojechałam na jedne warsztaty, poczytałam, poeksperymentowałam sama i to było najcenniejsze, jak się potem okazało. Jak je utrwalić na przykład w takiej świecy? No i się udało. I na początku były to takie tylko, była to tylko zabawa dla nas do domu. A potem myślę sobie, na podstawie informacji od znajomych, którzy to widzieli, którzy gdzieś tam to też testowali, bo prosiłam o to. Mówią, słuchaj, ale to jest super. To zrób z tego markę. A jak wracałam, to jeszcze się działo, kiedy pracowałam w telewizji. Czasami było tak, że wracałam po 14 godzinach pracy w telewizji, o 11 wieczorem, i siadałam do świec. I wie pan, jakie znajdowałam wyciszenie. To był taki reset głowy, to był taki reset i odrzucenie tego wszystkiego, co mnie spotkało złego, stresującego, tego napięcia, które gdzieś w jakiś tam sposób utwardzało mi ciało, było super. No i to jest kolejny wątek, który ja rozumiem dobrze, bo przyglądałem się kiedyś slow food jako przeciwieństwu McDonaldyzacji i tak dalej. Jako kulturoznawca, ale także no, zawsze mnie zastanawiało, skąd na przykład w Szwedach, którzy mają bardzo duży szacunek dla natury i bardzo duży szacunek dla czegoś, co oni nazywają logą, czyli takiej równowagi. Duńczycy mają hygge. Hygge, no właśnie, to jest troszkę inne pojęcie. Ja lubię słodycze, więc bardziej do tego hygge chyba. Ale tak czy owak, oni uwielbiają świece. Oni uwielbiają świece. Palą często je przy różnych okazjach, no pomijam już takie Święto Świętej Łucji, Święto Świętej na przykład. Łucji, no właśnie tak, ostatnio też w Łodzi było, ale właśnie ta sztuka palenia świec też jest jakimś szczególnym To prawda, zajęciem. To prawda. Zapytano mnie parokrotnie, po co ty robisz te świece, o co tutaj chodzi tak naprawdę, świece, tak? Ja pamiętam, jak kiedyś w Polsce stawiało się wino, rozlewało się do byle jakich kieliszków, byle jakie wino i się piło. Potem nadszedł taki moment, że kieliszki się zmieniały, jakość wina się zmieniała. I zaczęliśmy mieć do czynienia z kulturą picia wina, z celebrowaniem, z łączeniem wina z odpowiednimi potrawami. I pomyślałam sobie, dlaczego takie przesłanie nie może towarzyszyć moim świecom? Dlaczego nie można zrobić... podać tych świec, zaproponować tych świec w takim kontekście pewnej ceremonii, pewnej harmonii z naturą, pewnego wyciszenia. Wracamy do domu, bierzemy świecę, zapalamy, patrzymy na te kwiaty, które są takim łącznikiem z latem i myślimy sobie, kurczę, w sumie jest nieźle. Dlaczego mamy się smucić? Można przy takim ogniu, ogień to jest element naszego życia od praczasów przecież, który nam towarzyszy, więc rośliny i natura też, więc jesteśmy ich częścią. Nie zasuwajmy tak, bo to niszczymy. Niech ta świeca będzie celebrowana, palenie tej świecy będzie czymś szczególnym, będzie dla nas dowodem na to, że jesteśmy w domu, w swoim miejscu, w bezpiecznym miejscu, że jest nam dobrze, że możemy zrzucić z siebie ten garb całodziennego biegania, stresowania się. Palimy i lampka wina do tego na przykład. My codziennie w domu palimy świece. Kiedyś było tak, że paliłam tych świec dużo ze względu na to, że musiałam sprawdzić, jak one się palą. Knot jest bardzo istotnym elementem świecy, więc kiedyś mieliśmy 17 zapalonych różnych świec, bo ja testowałam, jak to wygląda. Nie mogę ludziom zaproponować, moim klientom, byle czego. I powiem panu, że te świece dają takie wyciszenie. I to jest chyba coś, czym chcę się podzielić z tymi, którzy
te moje świece kupują, dostają. No one pachną też. Prawda? Delikatnie, delikatnie. Zapach, proszę pamiętać, to też jest chemia. W związku z tym, jeśli ktoś chce, to ja dodam zapach. Oczywiście, mówiąc o tym, co się z tym wiąże. Staram się używać naturalnych olejków eterycznych, ale nie wszystkie olejki eteryczne nadają się do palenia też. To jest też dodatkowa wiedza, której na warsztatach się nie zdobędzie. To też trzeba poszukać samemu i poeksperymentować. Ale myślę, że te świece, które się wypalają tak, że ogień schodzi do środka i podświetla nam te kwiaty. Jak się na to patrzy, taki jest substytut ogniska. Czyli też spoglądamy i mamy taki... Tak z nas wszystko schodzi. Albo substytut kominka właśnie. Albo kominka, albo kominka. Który jak jest, najbardziej, tak. Jak najbardziej. Takie życie slow też doceniają i zauważają moje córki. Któregoś dnia moja młodsza córka była u nas w domu i zaczęłam z nią rozmawiać o świecach, o takim tempie życia i mówi: mamo, halo, ty słyszysz, co ty w ogóle mówisz? Pół roku temu byś tak nie mówiła, ale czy ty w ogóle słyszysz siebie, jak ty się zmieniłaś? Tak, zmieniłam się. Tak, ale to jest właśnie taka historia, która... No pani jest ze szkoły teatralnej. Skończyłam warszawską szkołę, tak. No właśnie, warszawską szkołę teatralną. Kondrat, który też odszedł od aktorstwa, mhm. W jakimś sensie, no, wylądował jako taki promotor też spowolnienia przy okazji picia wina. Wina. Ja myślę, że tutaj są komplementarne te rzeczy. To znaczy myślę, jakoś... że jest coś na rzeczy. Rzeczywiście, ja oglądałam nawet kiedyś na jednej z aukcji takich charytatywnych, kupiłam wino pana Marka Kondrata, które potem sprezentowałam na gwiazdkę komuś. Jest coś takiego, że można się odnaleźć w różnych dziedzinach życia. Naprawdę. Ja wiem, że to tempo kręcić. Młodzi ludzie, z którymi mam do czynienia w redakcji, to jest coś, co daje, ta adrenalina jest dla nich ważna. Inni mają kredyty do spłacenia, więc ta adrenalina musi być dla nich ważna, oni muszą zarabiać. Ale przyjdzie taki moment i wiem, że będą chcieli chwilę resetu. Naprawdę. No tak długo się nie da, długo się nie da. Zwłaszcza, że ta presja powoduje, że bardzo często zamiast produkcji newsa jest fake news, prawda? No to zależy od tego, kto się zajmuje danym tematem, kto wydaje wiadomości, albo kto czuwa nad tym wszystkim. Nie, fake news nie ma prawa się pojawić na antenie. To taka stara szkoła. No tak, bardzo dziękuję w takim razie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo.